Cześć wszystkim, jestem Psiocher, witam Was w kolejnym odcinku openingowym. Dzisiaj już po raz kolejny będziemy sobie otwierać 100 tych właśnie słoiczków, czyli tych surprise jarów. Mam ich 100 tutaj przygotowane w depozycie, sobie odkładałem z dnia na dzień, bo przypominam, że codziennie zdobywałem 6 już tych słoiczków, także mniej więcej tak w 16-15 dni powinno mi się udać zebrać właśnie te 100, ale że dopiero dzisiaj miałem czas. Mamy dzisiaj niedziela, jest godzina 15:40, mamy 8 września, także dopiero teraz znalazłem chwilę czasu, żeby to nagrać, a ogólnie mamy już 153 te słoiki, bo od tamtego momentu, kiedy zebrałem 100, udało mi się właśnie jeszcze zebrać te 53. No i tak jak widzimy na markecie, tutaj po 20 tysięcy sprzedają, ale tutaj po 12 tysięcy chcą skupywać od razu. Także załóżmy, gdybyśmy chcieli to sprzedać po te 20 tysięcy, byśmy mieli 100, to moglibyśmy tutaj zarobić 2 miliony z tego, co wychodzi, ale to jest wersja opcjonalna. Gdyby nam się to udało sprzedać, a raczej wątpię, żeby nam ktoś to kupił. Także zobaczymy, jak bardzo będziemy stratni, a może będziemy coś do przodu właśnie. Zostało nam 2 dni paka, no, także w sumie gdzieś we wtorek mi się skończy ten pak i sobie chwilkę pogramy na darmowym koncie. Jak coś, to zapraszam na streamy z darmowego konta. Będziemy sobie na przykład robić 5000 minotaurów na Solku i na moim druidzie. Także troszkę to zajmie. Mniej więcej może miesiąc, dwa pogramy na darmowym koncie, a potem na te dwa ostatnie miesiące w roku to sobie już będziemy grać na paku. Także jak coś, też zapraszam na te streamy. No i zapraszam do subskrypcji mojego kanału, do zostawienia łapki w górę, do zostawienia sobie dzwoneczka i do dołączenia do grupy na Facebooku Pacjenci Siochera. No i od niedawna możecie sobie polubić mój fanpage na Facebooku Siocher, z którego też mamy też live'y na Facebooku, jak i na stream, jak i na YouTubie i na Twitchu. Także na tych trzech platformach jednocześnie mamy streama, więc jak coś, to zapraszam. No i co, przyszedł już czas, żeby pootwierać te moje słoiczki. Aha, tu sobie jeszcze nie przygotowałem tego właśnie, sobie to zawsze przygotowywałem. Mamy nasze obiezeczki. Zapomniałem sobie o nich. Tylko tu będziemy musieli cenę zmieniać. Cyk, cyk, cyk. To będzie tak fajnie wyglądało. O, i mamy już to. I teraz tak, z tych słoiczków właśnie możemy te raz, dwa, trzy, pięć rzeczy zdobyć. Tylko teraz je musimy zobaczyć na markecie, ile to właśnie kosztuje. Silver token na dzień dzisiejszy. Gdybyśmy to chcieli sprzedać, to mamy 14 tysięcy, 14 tysięcy, 2, 5, 1. Taką byśmy musieli dać ofertę, gdybym chciał to sprzedać. Więc je musimy tutaj poprawić tą... O, a wcześniej było za 19 tysięcy, czyli patrzcie, jaka cena już jest mniejsza. Także to już musimy zmienić. To była wersja z tamtego odcinka. Teraz mamy Golden Token. Golden Token. Gold Token. I tu mamy 40. Gdyby moja oferta miała być na pierwszym miejscu, to było 40477. I taka tak musiałbym wystawić. A tutaj było po... O, 37. Także ta cena wzrosła. Jesteśmy zadowoleni. Już sobie to zmieniamy. To mamy jeszcze co my tu jeszcze mamy z tego wypada. I patrzymy w depozycie. Mamy ten Violet Gem, to jest za 10 tysięcy, to jest cena stała, tego nie zmieniamy. I tu mamy jeszcze ten. Mamy jeszcze tutaj Suspicious Device. To mamy na markecie za. Gdyby moja oferta była pierwsza, to 29496, tak bym musiał wystawić. A tutaj było po 34900, także no tutaj cena też spadła. Ale to już nie zależy ode mnie, tylko od tego, jak ludzie wystawiają. Po prostu każdy wystawia, żeby ta jego oferta była na samej górze. No to dobra, mamy już przygotowane te sceny, jak tutaj wychodzi. Tylko cena na gold tokenach się zwiększyła, a tutaj pospadały niestety w ostatnim odcinku. No to co, lecimy z otwieraniem.
Dobra, więc jeden już, dwa golden tokeny, 3, 9 silverków, jeden suspice device, 10, 5. Szybko otwieramy, zobaczymy jak to poleci. Mam nadzieję, że to było 100 tutaj przygotowanych. Uwaga. I tak, mamy. Zobaczmy jeszcze, czy dla pewności było tutaj 100. Czy było mniej, to powinno być teraz 54. 53. No bo to dla pewności jeszcze policzymy, czy tutaj było na pewno 100, bo już ostatnio tutaj nie, sobie zarzuciłem za dużo. 7. 27. I 38. Dobra, elegancko wyszło 100 równe. Także to jest nasz wynik po tym odcineczku. No i tak, mamy 9 suspicious device'ów. Mamy też wiele gemów, 19, to jest po 10 tysięcy. Silver tokenów mamy 7, znaczy gold tokenów mamy 7. Silver tokenów mamy 27, no i tych blue gemów zawsze jest najwięcej. Mamy 38, bo to jest po 5 tysięcy. To sobie już możemy policzyć, jaki będzie zysk po tym odcinku. Więc mamy 38 razy 5 tysięcy. To już mamy 190 tysięcy. Tutaj mamy za 10 tysięcy. 19 razy 10 tysięcy. To mamy 190 tysięcy. To już możemy sobie tutaj na kalkulatorze dawać. 190 tysięcy. To już mamy 380 tysięcy. No i teraz tak. Mamy tutaj te właśnie Spice Device. I ona tu jest w cenie. Gdybym ja to wystawił teraz na market, to jest 29 496 i teraz mamy razy 9. No i to mamy 265 464. To musimy sobie tutaj dodać do kalkulatora. 2, 6, 5, 4, 6, 4. Dodać. I już mamy ponad 600 tysięcy. No i teraz mamy jeszcze silver tokeny. Patrzymy. Czyli też to opłaca się zbierać i otwierać sobie. Możecie na bieżąco otwierać, a jak nie, to sobie właśnie zbierać do 100 czy tam do iluś. Mamy 27 razy. Silver token jest po cenie 14 tysięcy, 2, Desperados. 5 i 1. Set, siemano. Siemka, siemka. Odcinek jest nagrywany z live'a, także jak coś, to w tle słyszycie mój czat. No i za same te 27 silver tokenów mamy 384 777. Sobie już tutaj dodajemy. 384777. No i już mamy ponad milion za to. No i teraz jeszcze 7 gold tokenów. 7 razy 41. Tu co nam wzrosło? 477. No i mamy 290 tysięcy za to. Plus 290 tysięcy. 339. Desperados. Set, pozdrawiam Ed. Dzięki za pozdrowienia. Dzięki, dzięki. No, czyli w sumie wyszłem jakby na plus w tym odcinku, bo tutaj za same te suspajże, gdybym to po 20k sprzedał, miałbym milion. Znaczy nie, tam 2 miliony by były, no to tak jak jestem do tyłu. No ale to była wersja, że raczej nie uda się tego sprzedać na markecie. Więc za ten odcinek mamy tylko 1 320 580. I tyle mi wyszło, gdybym to sprzedał właśnie w tym momencie, no nie? Także myślę, że całkiem spoko. Zazwyczaj właśnie coś koło miliona wychodziło. Tutaj był jedyny plus, że silver token, znaczy gold tokeny wzrosły do góry. Silver tokeny nam spadły i te suspice device'y też nam niestety spadły, no ale to już nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Musiałby ktoś kupić, żeby znowu ktoś dał właśnie wyższą cenę. Ale tak czy siak, no te gold tokeny jedynie są na plus. No nie jest właśnie, to by było w sumie na tyle w tym odcineczku. My sobie jeszcze dzisiaj i jutro pozbieramy, to wpadnie 12 słoiczków. Także będzie coś koło 60 słoików, ale później mi się pak skończy, więc... Set, wbijaj XP, a nie siano liczysz. Więc w sumie jak znowu kupię paka za miesiąc, za dwa, to znowu będziemy te słoiczki sobie zbierać. No i sobie znowu w przyszłości kiedyś znowu nagramy takie odcineczki i zobaczymy, jak tu właśnie będzie z tym. Także do następnego odcinka. Dzięki za uwagę, dzięki za oglądanie. Łapka w górę jak się podobało, łapka w dół jak się nie podobało. No i zapraszam na moje streamy z Tibiki. Teraz sobie aktualnie zostajemy na streamie. Posiedzimy sobie do końca tego czasu, który tam się odlicza u góry, jeśli jeszcze tego nie zauważyliście. No i tak jak wspomniałem, widzimy się
kolejnych odcinkach openingowych. Dzięki za uwagę i pa pa.